Od momentu rozpoczęcia prac nad sequelem Team Fortress, Robin Walker i jego drużyna wielokrotnie zmieniała jego konwencję. Początkowo gra miała być połączeniem FPS-a oraz trybu strategii czasu rzeczywistego, posiadając realistyczne uzbrojenie oraz pojazdy wykorzystywane w trakcie bitew w grze pierwotnie nazywaną Brotherhood of Arms. Później została ona zmieniona na Valve's Team Fortress. Potem zamierzano z kolei zamienić to na połączenie tego konceptu z futurystyczną technologią oraz kosmitami pojedynkującymi się z rasą ludzką w Team Fortress Invasion, która to jednak nie doczekała się oficjalnego pokazu i została tylko ujawniona w wycieku hakera w 2003 roku, zanim odleciała w zapomnienie podobnie jak jej dwie nieudane poprzedniczki. Kiedy zatem na prezentacji EA Summer Showcase w 2006 gracze mieli okazję zobaczyć po raz pierwszy kompletnie odmiennie wyglądającą najnowszą odsłonę serii, zapanowało pomiędzy nimi spore poruszenie. Po niemalże dekadzie oczekiwania w końcu nadeszła definitywna data wydania Team Fortress 2, a zmieniony wygląd tylko pogłębił spekulacje co do tego, jak właściwie rozgrywka będzie tam wyglądała. Wtedy jeszcze niewiele osób o tym wiedziało, ale nowy, unikalny styl oraz postawienie na modyfikację rozgrywki z pierwszej części miała okazać się wybuchową mieszanką, która zawojuje serca milionów. To jest historia Team Fortress 2. Początkowe obawy osób, które myślały, że nowo zaprezentowany tytuł odejdzie w zapomnienie po prezentacji EA, podobnie jak jego dwie poprzedniczki, szybko zostały rozwiane. Następne tygodnie upływały bowiem pod względem nowych informacji na temat paczki Orange Box, które wciąż pojawiały się w czasopismach oraz na stronach internetowych. Były wśród nich kolejne szczegóły dotyczące zmienionego sposobu rozgrywki względem poprzedniczki oraz 9 klas, które miały z niej powrócić w zmienionej, odświeżonej formie. Wraz ze zbliżającą się jesienną datą wydania Orange Boxa w roku 2007, Valve rozpoczęło promowanie Team Fortress 2 poprzez wypuszczenie kilku filmów z bohaterami gry w roli głównej. 17 maja 2007 roku został wypuszczony filmik pod tytułem Poznajcie Grubego. Został on zrobiony całkowicie przy wykorzystaniu silnika gry i przedstawiał on wywiad z tytułowym Grubym na temat tego, czym się zajmuje. I am heavy weapons guy. And this is my weapon. She weighs 150 kilograms and fires $200 custom tool cartridges at 10,000 rounds per minute. Filmik ten pokazywał postać pod nieco zmienioną paletą barw w porównaniu do pierwszych materiałów promocyjnych i ukazywał zarazem charakterystyczne cechy postaci w niej przedstawionej, zarówno pod względem osobowości, jak i designu oraz szerokiej gamy animacji jego postury i twarzy. Oh my god, who touched Sasha? Po odrzuceniu konceptu inwazji jako sequelu, Valve postanowiło stać dalej przy chaotycznym, groteskowym i przesadzonym stylu rozgrywki, takich jak rozczłonkowujące się ciała oraz rakietowe skoki, i zamiast się ich pozbywać, wykorzystać je do stworzenia nowego, charakterystycznego stylu gry. Tak więc również rozgrywka miała być zabawna, groteskowa, komicznie przesadzona i po prostu nie stawiać żadnego nacisku na realizm. I nowy kreskówkowy styl wzorowany na dwudziestowiecznych plakatach reklamowych, szczególnie tych z lat 50. oraz 60., w których gra miała się toczyć, miał być tego odzwierciedleniem. Jeden z deweloperów gry wspomina o tej zasadniczej zmianie designu postaci z Quake Team Fortress. Having decided on a stylized art direction, we experimented with a variety of styles before settling on the example of J.C. Leyendecker, an enormously popular illustrator of the early 1900s. Leyendecker's rendering of clothing and material provided a great example of how to add detail to a character while keeping the clean, sharp silhouette shapes that were key to our class identification. Położono zatem wielki nacisk na to, aby każda z klas w grze była bardzo łatwa do odróżnienia i czymś się charakteryzowała w trakcie dynamicznych bitew, tak aby gracze mogli natychmiast powiedzieć, z kim mają do czynienia i z jakiego uzbrojenia korzystają przeciwko nim. W grze miały istnieć już tylko dwie drużyny: niebieska Blue oraz czerwona Red. Nowa szata graficzna pozwoliła również twórcom na zniesienie restrykcji, jakie stawiał realistyczny wygląd Brotherhood of Arms i popuszczenie wodzy fantazji w projektowaniu otoczenia, po którym mieli się poruszać gracze.
Bazy obu drużyn miały mieć oddzielne, charakterystyczne style. Czerwona baza Red była budowana z naturalnych materiałów i używała cieplejszej palety barw oraz łagodniejszych kształtów. Natomiast Blue korzystało z materiałów industrialnych, zimnych barw oraz bardziej prostopadłych kształtów. Miało to również ułatwić nawigację dla graczy, aby mogli się o nim łatwiej odnaleźć na mapach. Te porzucenie systemu wielu drużyn i pozostawienie tylko ciepłej czerwieni oraz chłodnego niebieskiego miało również ułatwić identyfikację postaci w trakcie bitew. W sumie zatem Valve skupiało się na dwóch zasadniczych rzeczach, które mieli rozpoznawać gracze w trakcie gry. Sylwetka jako identyfikator klasy oraz kolor jako identyfikator drużyny. Możliwości technologiczne silnika Source pozwalały także na przedstawienie efektów cząsteczkowych, dialogów każdej z postaci, czy też złożonego systemu animacji. Każda z klas miała zatem charakterystyczne efekty wizualne, które im towarzyszyły, takich jak wygląd ich pocisków, ognia, który wydobywał się z ich broni, oraz wizualnych gagów, które sprawiały, że gracz mógł natychmiast instynktownie wywnioskować, kiedy mieli do czynienia z żołnierzem strzelającym rakietami, szpiegiem przebranym za któregoś z graczy przeciwnej drużyny, domomenem podkładającym bomby samoprzylepne, czy też medykiem leczącym pobliskiego towarzysza. To wszystko miało przykuć uwagę graczy do tego, co się aktualnie dzieje wokoło nich i możliwie zminimalizować konieczność umieszczania dodatkowych informacji na ekranie gry. Tym samym Team Fortress 2 miał zniknąć tłoczny HUD pełen informacji na temat tego, co się obecnie działo na mapie i miało to być zastąpione zaledwie 3 czy 4 okienkami, z których gracze czerpali informacje na temat swojego stanu zdrowia, amunicji, stanu zdrowia kompanów z drużyn oraz informacje na temat tego, jak się toczyła obecna rozgrywka i która drużyna miała przewagę. Tym samym główna uwaga graczy mogła zostać skupiona na postaciach i otoczeniu, wykorzystując przy tym w pełni unikatowy styl nowej części Team Fortress i trzymając się jej kreskówkowo-industrialnego wyglądu. Mapy dodane pierwotnie do gry były umieszczane w okolicach pustynnych, później ujawnionych jako Australia na końcu lat 60. w alternatywnej przeszłości. Podobnie do wykorzystania efektów wizualnych postaci, dzięki nowemu silnikowi mapy również mogły być bogatsze w subtelne szczegóły. Od teraz widoczne miały być retrofuturystyczne laboratoria, rakiety, bronie masowego rażenia oraz stacje badawcze i wojskowe, o które miały tak zaciekle walczyć drużyny. Wszystko to było jednak umieszczane w tle oraz w niedostępnych dla graczy miejscach, tak aby się nie kłóciło to z pozostałymi graczami oraz samą rozgrywką. Team Fortress 2 wraz z epizodem drugim Half-Life 2 miały jako pierwsze gry wykorzystywać w Source nowe dynamiczne oświetlenie, cieniowanie oraz efekty cząsteczkowe. Samo Team Fortress 2 jako pierwsza gra wykorzystywała w pełni nowy system animacji twarzy postaci, również podczas samej gry, tak aby móc uzyskać odpowiednie wyniki w momencie, kiedy postać była ranna, zadowolona lub zaczynała celować i była żądna krwi. Już w pierwszym zwiastunie stało się jasne, że klasy, które będą dostępne w Team Fortress 2 będą to te same postacie, które były obecne w Quake Team Fortress, z jednym wyjątkiem – cywilem, który został ostatecznie wycięty z gry. Ostatnią jednak rzeczą, którą postanowiono zmienić posługując się nową szatą graficzną, były to osobowości każdej z postaci. Zgodnie z nowym duchem tytułu, do każdego z bohaterów miały być przypisane nowe, humorystyczne, stereotypowe wręcz cechy osobowości. I w ten oto sposób Scout stał się aroganckim, pyskatym podrywaczem prosto z bostońskich ulic, któremu głosu użyczył Nathan Vetterline. Say goodbye to your kneecaps, chucklehead! Żołnierz, będącym parodią amerykańskiego weterana wojennego, stawiającego swój kraj ponad wszystkie pozostałe, będąc jednocześnie kompletnym ignorantem wobec wszystkiego innego i mającym obsesję na punkcie wojen i broni, przemówił głosem Ricka Maya. If God had wanted you to live, he would not have created me! Pyro, cały czas nosząc na sobie kostium przeciwogniowy, był postacią, u której nie było w sumie nic wiadomo poza faktem, że lubił wszystko palić. Natomiast przytłumione dźwięki spoza jego maski są dziełem Denisa Batemana. Demoman stał się wiecznie pijanym, czarnoskórym szkotem z zamiłowaniem do pirotechniki, który miał głos Gary'ego Schwartza. Dominated, y'all, skulking backstabber! Gruby przeszedł metamorfozę w stereotypowo wielkiego, umięśnionego Rosjanina z twardym akcentem, który również posiadał zamiłowanie do swojej ojczyzny, a także uzbrojenia i bijatyki. Jemu również głosu użyczył Gary Schwartz. I was told we would be fighting men! Inżynier, którego aktorem był Grant Goodiff, był genialnym konstruktorem z Teksasu. You were getting too big for your britches.
Medyk, mówiący głosem Robina Atkina Downsa, był od teraz stereotypowym szalonym naukowcem z Niemiec, eksperymentującym na swoich pacjentach, kompletnie ignorując przy tym wszelkie elementy etyki lekarskiej. The healing is not as rewarding as the hurting. Snajper był nieco bardziej cichym, płatnym zabójcą mającym pochodzić z Australii, mówiącym głosem Johna Patryka Lauriego. This is gonna be a real piece of piss, you bloody fruit shop owners! Szpieg natomiast był sarkastycznym, tajemniczym Francuzem przypominającym postacie z detektywistycznych filmów noir, mówiącym głosem Denisa Batemana. I dominate you, you sluggish simpleton! Scenarzysta Chad Faliszek zdradził, że ich głosy zostały celowo dobrane na podstawie wyobrażeń na temat tego, jak mogłyby brzmieć te osoby w latach 60., w których toczy się gra. Oprócz tego w grze można było usłyszeć głos pani zapowiadającej rundy i opisującej wydarzenia, jakie mają miejsce na polu bitwy. Congratulations. We have been awarded additional time. Głosu tej roli użyczyła Ellen McLean, która była również głosem GLaDOS w Portalu, innej grze The Orange Box. I tak się też również składa, że jest ona żoną aktora użyczającego głosu dla Snipera. Faliszek zdradził, że głos osoby ogłaszającej rundy został z kolei dobrany tak, aby przedstawiał jej surowe nastawienie wobec graczy. 22 sierpnia żołnierz otrzymał swój własny zwiastun o bardzo podobnym charakterze co gruby. 11 września do tej grupy mógł dołączyć inżynier. I saw practical problems. Wszystkie te filmy miały należeć do tej samej serii pod tytułem Poznajcie drużynę. Spodziewano się tym samym, że każda z klas dostępnych w grze otrzyma własny zwiastun. Data wydania zbliżała się nieubłaganie i Valve postanowiło udostępnić wstępną wersję dla wybranej grupki graczy. W związku z tym 17 września 2007 roku Valve wypuściło wersję beta dla określonych grup graczy. Były to osoby, które albo zakupiły The Orange Box przed sprzedaży, aktywowali swój kupon Black Box dołączony do kart graficznych ATI HD 2900XT lub dla osób, które były członkami tzw. programu Valve Cyber Cafe. Wersja beta była dla nich dostępna aż do światowej premiery gry 10 października 2007 roku. Wraz z tą okazją, dzień wcześniej został wypuszczony filmik Poznajcie Demomana. What makes me a good demoman? If I were a bad demoman, I wouldn't be sitting here discussing it with you now, would I? I zaledwie dzień później, 10 października 2007 roku, po niemalże 10 latach oczekiwania, gra Team Fortress 2 została w końcu udostępniona w pełnej wersji dla spragnionych graczy. Gracze szybko mogli wychwycić zmiany w gameplayu, które wprowadzała druga część serii. Założenie Valve było proste. Sprawić, aby zarówno weterani, jak i początkujący mogli wskoczyć w dowolnym momencie do gry i się dobrze bawić. Żeby mogli oni zmieniać klasy, kiedy tylko by pożądali innego rodzaju rozgrywki oraz żeby każda z klas mogła się przeciwstawić innym przy odpowiednim ich zastosowaniu. Aby to się mogło stać, zmiany w arsenale oraz działaniach poszczególnych postaci musiały być konieczne. Jednocześnie jednak chciano zachować również ich podstawowe zadania znane z pierwszej części. Przede wszystkim Valve podjęło dosyć istotną decyzję, aby wszystkie rodzaje granatów z Quake Team Fortress zostały całkowicie usunięte z gry, ze względu na fakt, że będąc przedmiotami używanymi zbyt obficie przez graczy, wprowadzały one dezorientujący chaos w czasie rozgrywki, szczególnie dla początkujących graczy. To zmniejszało również rolę pozostałego uzbrojenia klas, które najzwyczajniej w świecie było znacznie mniej opłacalne do używania. Wprawdzie w pierwszych zwiastunach Scout posiadał starą broń gwoździową z poprzedniczki, a później także mały karabinek PM, jednak w ostatecznej wersji gry zostały one zamienione na dubeltówkę. Zadawała ona potężne obrażenia na krótkim dystansie, co zmuszało Scouta do zbliżania się do przeciwnika, co stawiało go jednocześnie pod większym zagrożeniem. Aby móc skutecznie walczyć z przeciwnikami, musiał on zatem zręcznie manewrować za pomocą swojej największej szybkości spośród klas dostępnych w grze oraz specjalnej umiejętności podwójnego skoku, przy pomocy której mógł on zmieniać w locie kierunek, w którym się poruszał i walczyć bardziej dynamicznie. Drugą bronią, jaką posiadał, był pistolet, który był nieco skuteczniejszy na długich i średnich dystansach niż dubeltówka, wraz z pociskami wystrzeliwanymi jako seria oraz kij baseballowy jako broń biała. Od tej pory każda z klas miała własną broń białą i z wyjątkiem inżyniera oraz szpiega wszystkie te bronie białe działały tak samo. Scout wciąż pozostawał najwrażliwszą klasą w grze,
lecz mogło ono również przejmować punkty i wykonywać cele dwukrotnie szybciej od innych klas. Żołnierz nie został znacząco zmieniony. Wciąż mógł on wykorzystać rakiety do wykonywania rakietowych skoków, zyskując przewagę wysokości, poświęcając nieco zdrowia, co stało się jego najsilniejszym atutem. Miał on również dostępną strzelbę, użyteczną w przypadku, gdy niewielki magazynek wyrzutni rakiet stałby się pusty, lub gdy nie chciał ranić się eksplozjami, atakując blisko stojących wrogów. Oczywiście nie miał on już broni gwoździowej, a jego łom został zamieniony na krótką saperkę. Pyro nie miał już dostępnej wyrzutni rakiet do podpalania przeciwników. Zamiast tego miał on do dyspozycji swój miotacz ognia, identyczną strzelbę, jaką posiadał żołnierz, oraz topór strażacki jako broń białą. Miał on być klasą, która była idealna do potyczek w małych przejściach i wąskich korytarzach. Demomenowi odebrano całkowicie funkcję otwierania i zamykania określonych przejść, które zostały całkowicie wycięte z istniejących map. Zamiast tego jego główną funkcją miała być obrona punktów i niszczenie budynków. Nadal miał on do dyspozycji granatnik oraz bomby samoprzylepne, które mógł wykorzystywać do wykonywania bombowych skoków. Na pierwszym zwiastunie dodatkowo było widać, jak niszczy on budynek, rzucając pod niego laskę dynamitu, podobnie jak granat MIRV w pierwszej części, jednak pomiędzy wydaniem zwiastuna gry a jej premierą został on wycięty z gry, podobnie jak wszystkie pozostałe granaty. I wreszcie demo miał również do dyspozycji butelkę jako broń białą. Gruby wciąż miał swój minigun działający podobnie jak w poprzednich częściach, a także strzelbę oraz swoje własne pięści jako broń białą. Posiadając najwięcej zdrowia spośród klas dostępnych w grze, Gruby miał sprawdzać się jako klasa dla graczy, którzy nie skupiali się na precyzyjnym celowaniu, jednak wciąż chcieli pozostać na pierwszych liniach bitew, broniąc wyznaczonych punktów. Trzy budynki, które mógł konstruować inżynier, wciąż pozostały w grze, wraz z systemem pozyskiwania metalu po zebraniu amunicji z szafek oraz punktów na mapie. Działko posiada trzy poziomy rozbudowy, podobnie jak w poprzednich grach, zasobnik również mógł być podnoszony na jeden wyższy poziom, co sprawiało, że mógł on uzupełniać metal dużo szybciej, przechowując jego większe ilości. Budynki były konstruowane przez określony czas, jednak można było nieco przyspieszyć proces, uderzając je ciągle kluczem francuskim, który posiadał inżynier. Inni inżynierowie również mogli sobie nawzajem pomagać w budowie tym właśnie sposobem. W tym samym czasie inżynier nie musiał już pozostawać przy budynkach w trakcie ich konstrukcji. Budynki przy eksplozji nie wyrządzały już nikomu obrażeń, a ich szczątki mogły zostać podniesione jako amunicja bądź metal dla inżynierów. Również system teleportów pozostał niezmieniony. Inżynier otrzymywał dwa zestawy PDA, jeden do wyboru konstrukcji, jakie chciał postawić, drugi do ich niszczenia. Jako że system pancerzy został również całkowicie usunięty z gry, zajmowanie się konstrukcjami stało się pojedynczą istotą tej klasy. Do dodatkowej obrony konstrukcji i siebie samego otrzymał on strzelbę i pistolet. Medyk z kolei przeżył radykalne zmiany. Została u niego wycięta umiejętność zatruwania przeciwników. Został on wyposażony w piłę do kości oraz karabin strzykawkowy, które miały mu służyć do samoobrony. Zamiast leczyć towarzyszy za pomocą uderzania ich swoją apteczką, procedura odbywała się za pomocą medigana, którego promień uzupełniał zdrowie rannym. Był to jeden ze wspomnianych wcześniej zabiegów wykorzystujących nową futurystyczno-industrialną estetykę gry, jednak miało to również większe odzwierciedlenie w grze. Zwiększając dystans pomiędzy medykiem a pacjentem oraz używając promienia, który dynamicznie skupiał się na wybranym celu, pozwoliło medykowi na zwrócenie większej uwagi na swoje przetrwanie w faworze walki oraz na lepszym kontakcie pomiędzy nim a grupami pacjentów, pomiędzy którymi mógł się szybko przemieszczać. W grze pozostał jednak system nadleczenia, który został przeniesiony aż z Quake Team Fortress. Dodatkowo, aby zrównoważyć nieco grę, gracze, którzy byli leczeni zaraz po tym, jak zostali przez kogoś zranieni, otrzymywali zdrowie szybciej od graczy, którzy mieli wcześniej pełne zdrowie lub nie byli zranieni przez dłuższy czas. W celu zachęcenia graczy do aktywnego leczenia w trakcie walki oraz aby podnieść rolę medyka w trakcie gry, został wprowadzony nowy system ładunku Upercharge. W miarę leczenia kompanów, medyk uzupełniał stopniowo swój ładunek Upercharge, który po pełnym naładowaniu i aktywacji dawał dla niego oraz dla jego obecnego pacjenta kilkusekundową niezniszczalność. Jednorazowe użycie ładunku wyczerpywało pasek do zera, co zmuszało medyka do ponownego leczenia, aby go powtórnie uzupełnić.
Ubercharge mógł posłużyć jako potencjalne posunięcie przełamujące sytuacje patowe w trakcie rozgrywki, niszcząc działka bądź kosząc członków przeciwnej drużyny. Snajper nie zmienił się w żaden znaczący sposób. Dano mu do dyspozycji kukri jako broń białą oraz karabinek PM jako broń zapasową na krótkie i średnie dystanse. Karabin snajperski wciąż potrafił ładować strzały, które zwiększały zadawane obrażenia, również zwracając uwagę na strzały w głowę, które zadawały jeszcze większe obrażenia niż zwykle. Jednakże w przeciwieństwie do Quake Team Fortress celowanie odbywało się poprzez zbliżanie widoku przez lunetę, a nie poprzez trzymanie klawisza strzału. Jeżeli gracz oddawał pojedyncze strzały bez używania lunety, nie mógł zadawać strzałów w głowę, a zadawane obrażenia były liczone jako nienaładowany strzał. Snajper był więc idealną klasą do likwidowania wartościowych pojedynczych celów, takich jak medycy. Szpieg posiadał specjalne menu, przy pomocy którego mógł się przebierać za wrogów, jednak jego sposób kamuflażu uległ transformacji. Zamiast podawać się za zmarłego, otrzymał on zegarek, przy pomocy którego w dowolnej chwili mógł on się stać niewidzialny dla przeciwników przez pewien czas. Podobnie jak sfingowanie śmierci w poprzednim Team Fortress, niewidzialność nie dawała jednak odporności na obrażenia, a osoby wciąż mogły być podpalone przez Pyro, co ich demaskowało. Dodatkowo, w chwili zetknięcia gracza z przeciwnej drużyny z niewidzialnym szpiegiem, jego sylwetka również stawała się widoczna dla wszystkich. Kolejną bronią, która została wycięta z ostatecznej wersji gry, był widoczny na pierwszych zwiastunach pistolet usypiający, który został zastąpiony precyzyjnym rewolwerem zadającym zwykłe obrażenia dla przeciwników bez dodatkowych efektów i strzelającym nieco szybciej od pistoletu usypiającego. Kolejną nowością był saper, który mógł być nakładany na budynki inżyniera, aby móc je dezaktywować i z czasem również zniszczyć. Aby temu zapobiec, inżynier winien zniszczyć położone sapery za pomocą swojego klucza, co wymagało kilku ciosów i zmuszało go, aby pilnował swoich budynków, które mogły być zagrożone przez przebranych niewidzialnych szpiegów. System noża szpiega i dźgnięć w plecy również powrócił z Quake Team Fortress. Nowa wersja Team Fortress dawała każdej z klas określone role oraz wzajemne przeciwwagi w boju. Klasy były wprawdzie rozdzielone na ofensywę ze scoutem, żołnierzem oraz pyro, defensywę z demomenem grubym oraz inżynierem i wsparcie z medykiem, snajperem i szpiegiem, jednak zamiarem Valve było pozwolenie dla graczy na dobranie sobie takiego stylu gry, jaki sobie zażyczył. Część map, które znalazły się w pierwotnej wersji gry, były odświeżonymi wersjami tych, które można było znaleźć w pierwszej części, na przykład Twoford, który powrócił jako jedna z najpopularniejszych map jedynki, oraz Dust Bowl z nowymi, odświeżonymi szatami graficznymi oraz zmianami balansu dla obu drużyn. Twoford był mapą przyjęcia flagi, podobnie jak w swojej poprzedniczce, natomiast Dust Bowl, jak również industrialne Granary, stacja Well oraz żwirownie Gravel Pit, były mapami trybu punktów kontrolnych. Flagę na Twoford reprezentowała walizka ze ściśle tajnymi informacjami. Drużyna, która przechwyciła pierwszą walizkę trzykrotnie i dostarczyła ją do swojej bazy, wygrywała. W przypadku punktów kontrolnych tryb dzielił się na dwa rodzaje. Pierwszy z nich był to standardowy tryb punktów kontrolnych, w którym wygrywała drużyna, która przejęła wszystkie punkty kontrolne jako pierwsza, startując od dwóch punktów kontrolnych ze środkowym neutralnym, który również należało przejąć. Drugi rodzaj trybu był to atak-obrona, w którym to drużyna czerwona posiadała wszystkie punkty na mapie, natomiast drużyna niebieska musiała je przejąć przed upływem wyznaczonego czasu, po którym to role były odwrócone. W przypadku Gravel Pit było to rozdzielone na dwa aktywne punkty na początku, po przejęciu których był aktywowany ostatni, trzeci punkt, który również musiał być przejęty przez drużynę niebieską. Mapy o rodzaju innym niż atak-obrona były symetrycznej budowy. Ostatnim trybem, który się pojawił wraz z grą, była kontrola terytorialna z tylko jedną mapą, Hydro. Taki stan pozostaje w sumie do dziś. Przez już prawie dekadę istnienia tej gry, kontrola terytorialna nie doczekała się kolejnej mapy. Zadaniem drużyn było przejęcie całej mapy, która była podzielona na poszczególne terytoria, o które walczono w kolejnych rundach. Wygrywała drużyna, która jako pierwsza przejęła całe terytorium. Jeżeli po upływie określonego czasu żadna ze stron nie wyszła zwycięsko, gra mogła wejść w tryb nagłej śmierci, który uniemożliwiał ponowne odrodzenie się postaci, które pozostały martwe aż do momentu, kiedy jedna z drużyn wygra, albo mogła po prostu zakończyć rundę remisem.
Wolf chciało unikać dłuższych sytuacji patowych, a więc jeżeli drużyna atakująca była obecnie w natarciu, pojawiała się ona po śmierci szybciej niż normalnie, co pozwalało im na dokończenie ataku po drugiej stronie mapy. Aby dodać do gry jeszcze nieco pikanterii i pogłębić nieco spektrum akcji występujących w grze, wprowadzono system krytycznych uderzeń, które pozwalały na zadanie dużo większych obrażeń niż normalnie. Szansa na otrzymanie krytycznego uderzenia była losowa, jednak mogła być ona zwiększona na podstawie tego, ile obrażeń zadał gracz w ciągu ostatnich 20 sekund, podnosząc szansę na krytyczne uderzenia do nawet 20%. Miało to nagradzać graczy, którzy byli obecnie w szale zabijania i stwarzać okazję na bardziej imponujące serie zabójstw w trakcie gry. Również bronie białe miały nieco większe szanse na krytyczne uderzenia ze względu na to, że ich używanie było bardziej niebezpieczne. Jeżeli gracz zabił innego gracza czterokrotnie, a ten nie odpowiedział tym samym, stawał się on Nemesis dominującym go. Miało to stworzyć specjalny związek pomiędzy graczami i ułatwić rozpoznawanie tych najbardziej niebezpiecznych w drużynach i odwrotnie. Valve chciało uniknąć implementacji ogólnego rankingu w grze, argumentując to stwierdzeniem, iż taki ranking byłby stale najbardziej interesujący tylko dla osób znajdujących się w czołówce. Zamiast tego postanowiono więc podejść do systemu statystyk pod kątem osobistych osiągnięć. Przy każdym zgonie wyświetlała się liczba losowego osiągnięcia, które zdołał uzyskać gracz w trakcie tego życia, porównując je z jego ogólnym osobistym rekordem. Miało to stanowić motywację dla wszystkich, zarówno weteranów, jak i dla początkujących, aby się samodoskonalić i spróbować pobić swój poprzedni rekord. Zarys fabularny gry był opisany bardzo skromnie. Najemnicy z obu drużyn byli zatrudnieni przez dwie megakorporacje, które w sekrecie kontrolowały również obie połowy rządów na świecie. Tymi korporacjami była właśnie rzekoma firma budownicza Blue, Builders League United, oraz firma demolująca Red, czyli Reliable Excavation Demolition. A więc postacie walczyły po prostu o działki na świecie, które znajdowały się blisko siebie, ale nie mogły być uzyskane przez te firmy żadnym innym legalnym sposobem. I dopiero później, równolegle z postępującymi aktualizacjami do gry, Valve zamierzało ubogacać nieco ten wątek fabularny. Pomimo astronomicznie wielkiego czasu oczekiwania na Team Fortress 2, oceny i opinie, które zaczęły zalewać internet zaraz po premierze, nie pozostawiły nikomu wątpliwości, że warto było czekać. Po tym jak The Orange Box ukazał się na rynku, wszystkie trzy gry zyskały przytłaczająco pozytywne recenzje wśród graczy oraz krytyków. W przypadku Team Fortress 2 chwalono jej unikatowy styl, dobrze zbalansowaną grę, humor, postacie oraz doszlifowany system walki. Zdobyła ona również z czasem szereg nagród, w tym kilka nagród gry roku 2007. Wydając grę w zestawie Orange Box, a także wykorzystując mandatoryjne podłączenie do istniejącego systemu Steam, sprawiło, że gra zaczęła szybko gromadzić sporą ilość graczy, nawet spoza kręgów tych, którzy czekali na nią przez te wszystkie lata. Rozgłos był zatem gwarantowany, a społeczność zaczęła się szybko kształtować. Valve tymczasem do końca roku 2007 wypuściło kilkanaście łatek naprawiających błędy, exploity oraz równoważących nieco grę na poszczególnych mapach. Wypuszczanie tychże łatek było kontynuowane aż do początku roku 2008. Pod koniec stycznia Valve dodało do gry nową wersję mapy Well, przerobioną z trybu przyjęcia flagi na punkty kontrolne. W połowie następnego miesiąca ukazała się kolejna aktualizacja, która to przyniosła do gry pierwszą kompletnie nową mapę trybu punktów kontrolnych. Pustynne Badlands będące odświeżoną wersją mapy przyjęcia flagi z Team Fortress Classic. Dosyć znaczącą zmianą w balansie gry, do której wtedy również doszło, było znaczące zmniejszenie ilości rezerwowej amunicji dla żołnierza i Demomena. Żołnierz mógł mieć przy sobie maksymalnie 16 zapasowych rakiet zamiast wcześniejszych 36, natomiast Demoman mógł mieć przy sobie odpowiednio 16 bomb samoprzylepnych oraz 24 granaty zamiast odpowiednio wcześniejszych 30 i 40. Oprócz tego wprowadzono nowy sposób na uzupełnianie amunicji, energii zegarka i metalu. Upuszczone przez martwych graczy bronie funkcjonowały jako średnie paczki amunicji. Wstępnie został wypuszczony tryb turniejowy gry, wprowadzony na serwerze poprzez komendę MP Tournament. Dopuszczał on tworzenie nazw drużyn, wprowadzał na serwerze tryb gotowości dla każdej z nich oraz wyświetlał te informacje łącznie z wynikami na odpowiedniej specjalnej tablicy.
Tryb ten po aktywacji na serwerze wyłączył na nim limit graczy, autobalans drużyn oraz możliwość przerywania gry. Dzięki temu szybko zaczęły się formować pierwsze nieoficjalne turnieje oraz klany i drużyny na całym świecie, które chciały grać w Team Fortress 2 kompetytywnie. Przez niemalże następne 9 lat ten oto tryb turniejowy na serwerach był jedynym wsparciem dla turniejowych gier w TF2, które były formowane na nowo tworzonych stronach, m.in. z ligami europejskimi, amerykańskimi oraz azjatyckimi i australijskimi. W celu dalszego przyciągania graczy, 18 kwietnia 2008 roku Team Fortress 2 doczekał się swojej pierwszej obniżki na Steamie. Podczas jej trwania można było kupić tytuł w 33% obniżce do końca weekendu. Jedną z rzeczy, do której fani odnosili się bardziej krytycznie, była dosyć pasywna gra medykiem, który poza samym leczeniem postaci nie mógł zrobić dużo więcej, jako że jego uzbrojenie służyło tylko i wyłącznie do obrony własnej. Aby to skontrować, Valve zaczęło więc nieco udoskonalać jego klasę. Mógł ładować nieco szybciej Ubercharge w fazie przygotowawczej, aby być lepiej przygotowanym na otwarcie rundy, jak również mógł przerzucać szybko ładunek Ubercharge na więcej niż jedną osobę i w rezultacie uberować przez chwilę więcej niż jedną osobę naraz, kosztem większego zużycia energii. Jednak te zmiany były tylko małą zapowiedzią tego, co niosła za sobą przyszłość. Valve zamierzało przejść o krok dalej, chcąc również ubogacić grę o kompletnie nowe, alternatywne strategie grania każdą z klas, bez konieczności zmieniania ich centralnych cech. Pierwsze owoce tego pomysłu stały się widoczne 29 kwietnia 2008 roku, kiedy to miała miejsce pierwsza duża aktualizacja do Team Fortress 2. Nazywała się ona aktualizacja Gold Rush. Oficjalna strona aktualizacji opisywała trzy duże nowości w grze. Pierwszą z nich była zarówno nowa mapa, jak i nowy tryb, który ona wprowadzała. Była to tytułowa mapa Gold Rush, pierwsza spośród trybu Payload. W tym trybie zadaniem drużyny Blue jest popchnięcie wózka na drugi koniec mapy poprzez stanie przy nim. Podobnie jak przy przejmowaniu punktów, im więcej osób stało obok wózka naraz, tym szybciej mógł się przemieszczać. A co za tym idzie, skauci również mogli pchać wózek szybciej od pozostałych klas. Jeżeli przez 30 sekund nikt nie pchał wózka, zaczął się on powoli cofać do tyłu, dopóki ktoś znowu przy nim nie stanął. Drużyna Red z kolei miała za zadanie powstrzymać Blue na tyle długo, aby wyczerpał się czas rundy, który mógł być przedłużany przez Blue, przekraczając punkty kontrolne na mapie w drodze do celu. Gracze Red mogli również blokować wózek poprzez stanie przy nim. Tak długo jak któryś z ich graczy stał przy wózku, drużyna Blue nie mogła go popchnąć dalej. Jednak ta oto nowa mapa była tylko pierwszą nowością. Prawdopodobnie najważniejszą z nich był nowy system przedmiotów dla postaci, które mogły być od tej pory zmieniane. Valve opisało tę zmianę jako zalążek nowości, które będą miały miejsce w następnym roku. Ostatecznie jednak miało się to rozłożyć na dwukrotnie dłuższy okres niż zapowiadano, jednak nie uprzedzajmy faktów. Nowa zmiana działała następująco. Gracze, wykonując przeróżne osiągnięcia dla określonych klas, mogli uzyskać trzy nowe przedmioty dostępne tylko dla tejże postaci. Te przedmioty mogły zostać wyposażone przez graczy w nowym systemie ekwipunków w zamian za zwykłe przedmioty. Te nowe przedmioty miały nieco inne działanie, co mogło pozwolić ludziom na wybór różnych strategii przy grze daną klasą i nowe doznania w czasie gry. Ze względu na wcześniej wspomnianą krytykę ze strony społeczności, to właśnie medyk otrzymał trzy nowe przedmioty jako pierwszy, wraz z ponad 36 nowymi osiągnięciami. Za uzyskanie 1/3 z nich można było uzyskać zastępczą broń pierwszorzędną, zastępującą zwykły karabin strzykawkowy. Broń ta nazywała się Bloodsauger. Przy jej pomocy niemożliwe było zadanie krytycznych ciosów dla wrogów za pomocą strzykawek, jednak za każdym razem, kiedy trafiono przeciwnika, medyk mógł wyssać z niego część zdrowia. Miała to być broń, która pomagała medykowi podczas ucieczek od nacierających wrogów, zwiększając jego żywotność. Po uzyskaniu 2/3 osiągnięć medyka, gracz otrzymywał zamiennik swojego medikana o nazwie Creedskrieg. Ładunek Ubercharge tego narzędzia nie dawał kilkusekundowej niezniszczalności, tylko 100% szansę na ciosy krytyczne przez kilka sekund, przydatne podczas szarży na przeciwników. Jednak pozostawiało to parę w sytuacji, w której można ich było potencjalnie zabić. Za pomocą Creedskrieg'a medyk mógł naładować Ubercharge o 10% szybciej niż w przypadku zwykłego medigana. Jeżeli komuś udało się uzyskać wszystkie 36 osiągnięć medyka, otrzymywał ostatni zamiennik, Uber Piłę, która zastępowała piłę do kości.
Za każdym razem, kiedy medyk trafił przeciwnika tą piłą, otrzymywał 25% ładunku Ubercharge. 4 trafienia wystarczały zatem, aby naładować go całkowicie. Gracze, którzy uzyskali te przedmioty, mogli w dowolnej chwili je sobie zamieniać i to w takiej kolejności, w jakiej sobie zażyczyli. Nie musieli więc oni nosić tylko nowych broni po ich uzyskaniu. Do fizycznej zmiany dochodziło jednak pomiędzy rundą albo w momencie, kiedy postać się respawnowała. Aktualizacja Gold Rush przyniosła również nowe opcje, które miały pomóc osobom chcącym tworzyć własne mapy do gry za pośrednictwem narzędzia SDK, które było wykorzystywane przez Valve do tego samego celu już dużo wcześniej. Pierwsza duża aktualizacja do Team Fortress 2 została w większości przyjęta ciepło przez graczy, z jednym wyjątkiem – systemem zdobywania przedmiotów. Odblokowanie wszystkich osiągnięć okazało się bowiem być tak trudnym zadaniem, że mało kto tak naprawdę miał okazję posiadać wszystkie nowe przedmioty dla medyka, chyba że udało mu się zdobyć osiągnięcia poprzez kooperację reszty graczy na serwerze. W przeciwnym razie kilka z tych osiągnięć okazało się być po prostu zbyt wysoką poprzeczką dla niektórych graczy. Inną niefortunną konsekwencją takiego stanu rzeczy było wypłynięcie na powierzchnię przeróżnych programów, dzięki którym gracze mogli natychmiast pozyskać konkretne osiągnięcia i co za tym idzie przedmioty. Pomimo tego jednak sam koncept zdobywania nowych przedmiotów i dostosowywania nowych strategii w grze został przyjęty przez graczy z otwartymi ramionami. Koncept alternatywnych przedmiotów spełniał zadanie, które postawiło sobie Valve. Od teraz gracze mogli dobierać sobie jeszcze więcej sposobów na grę daną klasą, nie zmieniając jednocześnie jej głównych cech i przeznaczenia. Nowości jednak nie tyczyły się samego wnętrza gry. Aby wypromować bowiem aktualizację, Valve wypuściło na swoim kanale nową część serii Poznajcie Drużynę, tym razem ze Scoutem w roli głównej. I don't even know where to start with you. I mean, do you even know who you're talking to? Yo, what's up? Została również urządzona 33% przecena na grę na Steamie. Skoro więc najbardziej palący problem wymieniony przez graczy po pierwotnym wydaniu gry został już rozwiązany, Valve mógł rozpocząć pracę nad resztą klas, które miały otrzymać w przyszłości podobne aktualizacje. 2 maja Team Fortress 2 przeżywało kolejny darmowy weekend na Steamie, przez który wszyscy mogli wejść do gry aż do 4 maja. Niedługo potem druga z klas miała otrzymać swoją aktualizację. Tym razem był to Pyro, który mógł zabłysnąć w swojej aktualizacji zatytułowanej odpowiednio aktualizacją Pyro, ogłoszoną w poście na blogu 6 czerwca 2008 i wydaną 19 czerwca tego samego roku. Ukazały się w niej po raz pierwszy 2 nowe mapy, które zostały stworzone nie przez Valve, a przez społeczność TF2 za pomocą wcześniej wspomnianych narzędzi silnika Source. Mapa punktów kontrolnych Fastline oraz mapa przyjęcia flagi Turbine były 2 pierwszymi mapami społeczności, które stały się mapami oficjalnymi po zaakceptowaniu ich przez Valve. Problemem, na który napotykali gracze Pyro, była jego niska przydatność podczas potyczek, które mogły być łatwiej rozstrzygane za pomocą innych klas, takich jak Scout lub Żołnierz. Aby rozwiązać ten problem, otrzymał on całkowicie nową umiejętność wykonywaną za pomocą jego miotacza ognia. Wyrzucanie strumienia sprężonego powietrza za pomocą prawego klawisza myszy. Za jego pomocą gracz mógł odpychać od siebie przeciwników, podrzucać ich do góry, a także odbijać rakiety i pociski żołnierzy i demomenów i skierować je przeciwko nim oraz rozdzielać medyków od ich pacjentów, nawet tych uberowanych, co było szczególnie przydatne podczas szturmów wrogów na bazę. Ta umiejętność neutralizacji silniejszych klas miała nieco wyrównać szanse Pyro w trakcie potyczek. Każde skorzystanie ze strumienia sprężonego powietrza zabierało dla Pyro nieco amunicji do miotacza ognia. Sam miotacz ognia otrzymał również zamiennik w postaci dupalacza, który jest drugą bronią, którą można było odblokować za pomocą zdobywania nowych osiągnięć Pyro. Dupalacz nie posiadał strumienia sprężonego powietrza, jednak gwarantował on zadawanie krytycznych obrażeń za jego pomocą, jeżeli atakowano nim przeciwnika od tyłu. Bronią, która wymagała zdobycia najmniejszej ilości osiągnięć, był pistolet sygnałowy. Był to zamiennik strzelby, który pozwalał na strzelanie racami sygnałowymi podpalających przeciwników z daleka, zadając przy tym małą ilość obrażeń. 3 przedmiotem był zamiennik topora strażackiego, poskramiacz płomieni, po raz pierwszy widziany we wspomnianym wcześniej poście zapowiadającym aktualizację. Zadawał on krytyczne obrażenia dla podpalonych przeciwników, był natomiast nieco mniej skuteczny niż zwykły topór wobec przeciwników niepodpalonych. Mógł on więc się okazać niezwykle skutecznym orężem w połączeniu z drugim Pyro w drużynie.
Oczywiście w związku z dodaniem nowych przedmiotów, Pyro również otrzymał aż 35 nowych osiągnięć na Steamie. Jedno z nich, osiągnięcie Oh My God What The Fuck Barbecue, było powiązane z kolejną nowością w grze. Już wcześniej postacie po wciśnięciu odpowiedniego klawisza mogły wykonywać krótkie, prześmiewcze animacje nazywane po prostu drwinami. Pyro z kolei, mając wyciągniętą broń drugorzędną, mógł wykonać drwinę Hadouken, co jest oczywiście nawiązaniem do Street Fightera. Od tej aktualizacji jednak tą drwiną można właściwie było natychmiastowo zabić nieszczęśnika, który miał w chwili aktywacji okazję znaleźć się tuż przed nami, co aktywowało jednocześnie osiągnięcie, gdy udało nam się to zrobić po raz pierwszy. Dodano również różne ikonki dla nowego uzbrojenia dodawanego do gry, dodano ikonkę w grze pokazującą na serwerach naszych znajomych na Steamie, zmieniono system map payload tak, aby wspierały 4 punkty kontrolne po drodze oraz dodano pełne wsparcie dla rosyjskiej lokalizacji gry. Wraz z wydaniem nowej aktualizacji na Steamie można było również zobaczyć nowy film Poznajcie Snajpera, w którym pojawiał się nowy pistolet sygnałowy. Dzień wcześniej ruszył również blog deweloperów na oficjalnej stronie Team Fortress 2, na którym to Robin Walker zapowiedział, że będą się pojawiać nowe informacje dotyczące gry oraz wyjaśnienia ze strony twórców co do podejmowanych przez nich decyzji. Tego samego dnia pojawił się również post pokazujący pierwotne wersje i projekty pistoletu sygnałowego. Wreszcie, aby przyciągnąć potencjalnych nowych graczy, wraz z nową aktualizacją Team Fortress 2 przeżywał kolejny darmowy weekend na Steamie. Dwie klasy otrzymały już nowe uzbrojenie i umiejętności, Wolf jednak dopiero się rozkręcało. Jednak podczas gdy wersja na komputerach osobistych zaczęła przybierać nowe kształty, wersje TF2 na Xboxa 360 oraz PlayStation 3 wciąż stały w miejscu. Steam był oczywiście platformą niedostępną na tych konsolach, więc udostępnianie aktualizacji musiało się odbywać za pośrednictwem odpowiednich im producentów. Nieco wcześniej, bo w marcu, pojawiły się informacje na temat przerzucania nowego materiału również na Xboxa 360. Problemy jednak nasiliły się niedługo potem, gdy Microsoft odmówił Valve umieszczenia nowych aktualizacji bezpłatnie dla graczy. Rozpoczęły się więc negocjacje, aby móc umieścić nowości również na Xboxie. Nie było jednak żadnych informacji na temat wersji na PlayStation 3. W ten oto sposób część drużyny negocjowała z Microsoftem, aby móc udostępnić darmowo aktualizację na ich konsoli, natomiast reszta pracowała dalej nad aktualizacjami na komputerach. 1 lipca Robin Walker w poście na blogu TF2 potwierdził, że następna duża aktualizacja w grze będzie się koncentrowała na grubym, potwierdzając jednocześnie to, co zdradził sam Gabe Newell w odpowiedzi na e-mail od pewnego użytkownika. Walker napisał w swoim poście, że Valve ma zamiar sprawić, żeby gruby mógł się stać bardziej użyteczną klasą bez konieczności stałego posiadania obok siebie medyka. Dodatkowo wymienił on kilka kluczowych aspektów, na jakich chcieli się koncentrować przy ulepszaniu tej postaci oraz poprosił jednocześnie społeczność o jej opinię na ten temat oraz informacje, jakie zmiany wedle nich byłyby najodpowiedniejsze. Jakiś czas po tym do internetu wyciekł ten obrazek. Przypominał on bardzo poprzednie strony aktualizacji, które wypuszczało Valve, tylko że tym razem jej głównym tematem był szpieg, a nie gruby, tak jak zapowiadało wcześniej Valve. Zaczęto więc spekulacje, że doszło do wycieku następnej aktualizacji, która miała się pojawić, kiedy twórcy uporają już się z paczką Rosjanina. Zostały tam wymienione nowości w grze, takie jak 3 nowe bronie dla tytułowej klasy. Pistolet zadający krytyczne obrażenia strzelając w plecy, saper magnetyczny nie zadający obrażeń budynkom, jednak dezaktywujący je na krótki czas i nie mogący być zniszczonym przez inżynierów, oraz wreszcie garota pozwalająca na zaduszenie przeciwnika, co trwało nieco dłużej niż zwykłe dźgnięcie, ale pozwalało nie usuwać z siebie przebrania. Oprócz tego było tam opisanych 35 nowych osiągnięć dla szpiega oraz nowy film Poznajcie Medyka. Choć strona ta zebrała mnóstwo wpisów na forach społeczności na Steam, niedługo potem została ona zdementowana przez Valve na blogu jako dobrze spreparowana fałszywka. Valve opublikowało potem fałszywą stronę z wyjaśnieniem i gratulacjami, będąc pod wrażeniem dokładności, z jakim została ona spreparowana. Sprawcą całego zamieszania okazał się być użytkownik o nazwisku Kanin. Co jednak jest ciekawe, kilka celów oraz nazw osiągnięć, które były na tej fałszywej stronie, dostały się do prawdziwej aktualizacji szpiega, która została wydana kilkanaście miesięcy później. Innym, ekstremalnym przykładem tego zjawiska był prawdziwy filmik Poznajcie Medyka.
Na jego wydanie bowiem gracze musieli czekać aż kilka następnych lat. W aktualizacji 29 czerwca 2008 doszło do dwóch zasadniczych zmian, które utrzymują się w grze do dziś. Po pierwsze, usunięto bonus zdrowia z dopalacza. Po drugie, podczas gdy gracz popełniłby samobójstwo, na tablicy wyników kredyt za zabicie takowej osoby otrzyma ostatni przeciwnik, którego wcześniej zranił, jeśli takowy istniał. Już kilka dni później kolejny post na blogu autorstwa Jakoba Jungelsa przybliżył nieco kryteriów na mapach, na których chciało się skupić Valve, tworząc nowe otoczenia w grze. Co za tym idzie, chcieli oni również subtelnie przekazać te same kryteria dla części społeczności tworzących nowe mapy, które miały potencjał do dostania się do gry jako oficjalne. 11 sierpnia Robin Walker poinformował wszystkich, że po kilku tygodniach milczenia byli oni gotowi, aby ujawnić szczegółowe informacje na temat wszystkich nowości, które miały zostać wprowadzone w aktualizacji grubego. Po raz pierwszy strona aktualizacji zawierała tak dużo nowych informacji, że były one dodawane stopniowo przez kilka następnych dni. Pierwszą nowością była nowa mapa społeczności punktów kontrolnych Atak-Obrona – Steel. Miała ona unikalny zwrot w dotychczasowej rozgrywce na mapie tego trybu. Drużyna broniąca miała dostęp do przejść na każdy z punktów kontrolnych, jaki obecnie miała pod swoim panowaniem. Drużyna atakująca natomiast, oprócz czterech pozostałych punktów kontrolnych, mogła w każdej chwili skierować się na ostatni, najdalej położony punkt drużyny czerwonej i go przejąć, wygrywając tym samym automatycznie rundę. Mogła ona również pozamykać uprzednio punkty dostępu wokoło mapy dla drużyny niebieskiej poprzez uprzednie przejęcie punktów wcześniejszych. Drugim dodatkiem była nowa broń biała dla grubego, krytyczne grzmoty bokserskie, czyli w skrócie KGB. Gracze mogli nimi atakować w dużo większych odstępach czasowych w porównaniu ze zwykłymi pięściami, jednak po każdorazowym zabiciu nimi przeciwnika gruby zyskiwał 5-sekundowe krytyczne obrażenia i to dowolnym uzbrojeniem, co mogło dodatkowo przedłużać jeszcze bardziej jego serię zabójstw. Tradycyjnie również główna postać aktualizacji uzyskała 35 nowych osiągnięć na Steamie. Trzecią nowością była nowa mapa Payload Badwater Basin autorstwa Valve. Ta mapa, w przeciwieństwie do Gold Rush, nie była podzielona na trzy różne części, ale była jedną dużą mapą zawierającą trzy punkty kontrolne. Ta wariacja miała powodować, że Blue powinno maksymalnie wykorzystywać momenty, kiedy przedzierają się przez linię obrony przeciwników i popchnąć wózek na jak największy dystans. Drużyna Red miała z kolei wykorzystywać dużo większy dystans, jaki mieli do przybycia przeciwnicy. Czwartą nowością była nowa broń w zamian za zwykły minigun. Była to Natasza, która potrafiła spowalniać trafionych przeciwników na krótki czas, jednak zadawała przy tym 20% mniej obrażeń. Była to więc broń przeznaczona do osłabiania szybszych przeciwników, takich jak skauci czy medycy. Piątą nowością był całkowicie nowy tryb gry – Arena. Mapy w tym trybie były dużo mniejsze i zawierały tylko jeden punkt kontrolny na środku, który był aktywowany po kilkunastu sekundach po rozpoczęciu rundy. W trybie areny postacie nie odradzały się po zabiciu aż do zakończenia rundy, która mogła się skończyć albo po śmierci wszystkich członków jednej drużyny, albo po tym jak środkowy punkt zostanie przejęty przez którąś z nich. Z tego powodu rundy, które były rozgrywane na tych mapach, były stosunkowo krótkie i szybkie, a wszelkie sposoby na odzyskanie choć odrobiny zdrowia były dużo cenniejsze, ze względu na rzadkość apteczek na mapach oraz faktowi, że gracze posiadali tylko jedno życie na rundę. Na początek tryb areny otrzymał trzy znane już mapy – Well, Granary oraz Badlands, które zostały odpowiednio podrasowane, aby dopasować się do nowego trybu gry, oraz dwie kompletnie nowe mapy – Lumberyard oraz Ravine. Lumberyard był pierwszą mapą w grze, która rozgrywała się wśród szczytów górskich zamiast pustyni czy budynków przemysłowych. Ostatnią rzeczą opisaną na stronie był nowy przedmiot zamieniający shotgun dla grubego. I tu niespodzianka, nie była to nawet broń. Była to kanapka, która pozwalała uzupełnić grubemu 120 punktów zdrowia poprzez zjedzenie jej. Jednak, tak jak w prawdziwym życiu, decyzja o zjedzeniu kanapki ciągnęła za sobą poważne konsekwencje. Zjedzenie jej trwało ponad 4 sekundy, co pozostawiało grubego narażonym na ataki przeciwników. Sprawiała ona również jednak, że gruby miał dużo większe szanse na przeżycie, nawet w momencie, kiedy w drużynie nie było żadnego medyka.
Oprócz tych wszystkich nowości, dodano także opcję podglądu czasu pozostałego dla danej mapy na serwerze w prawym górnym rogu tabeli podglądu graczy, nowy dźwięk dla dupalacza, zwiększono szybkość gromadzenia ładunku Ubercharge dla Kritzkrieg'a z 10% do 25% dodatkowych procent, sprawiono, że drwina Heavy'ego pojedynek mogła zabijać przeciwników stojących przed nim, podobnie jak Hadoukenu Pyro, oraz tradycyjnie naprawiono kolejne bugi w grze. Podobnie jak w przypadku Pyro oraz Medyka, wszystkie dodatkowe bronie dla Grubego zdobywało się takim samym systemem osiągnięć, co wciąż spotykało się z mieszanym odzewem ze strony graczy. Ostatnią nową rzeczą był nowy film z cyklu Poznajcie Drużynę. Jednak nie był to film przedstawiający żadną z klas. Zamiast tego skupiał się on na kanapce, która właśnie dołączyła do gry jako nowy przedmiot. Trzy dni po ukazaniu się aktualizacji Grubego, Team Fortress 2 miało kolejny darmowy weekend na Steamie. Druga połowa 2008 roku, poza sporadycznymi łatkami naprawiającymi błędy w grze oraz kilkoma postami na blogu, była stosunkowo cicha, przynajmniej pod względem wersji komputerowej gry. Valve zamierzało wydać dotychczasowe aktualizacje na Xboxie 360 i aby usprawiedliwić zapłaty, których musieli dokonywać gracze, którzy chcieli je posiąść na konsoli, zamierzali je wydawać w dużych paczkach, w przeciwieństwie do wersji PC-towej. Wprawdzie pod koniec roku 2008 została wydana łatka na PlayStation 3, poprawiała jednak ona tylko kilka błędów. Z kolei wersja na Xboxa otrzymała w tym roku dwie takie łatki. Ostatecznie jednak te wszystkie wspomniane wcześniej plany Valve się nie ziściły. I tym samym do dnia dzisiejszego żadna z wielkich aktualizacji TF2 nie została wydana na Xboxie 360 i PlayStation 3. Ze względu na chaotyczność całego procederu, który musiał się też odbywać za pomocą wydawcy gry na drugiej platformie, z czasem Valve po prostu zrezygnowało całkowicie z konceptu aktualizacji wersji konsolowych gry. Z tego powodu do dnia dzisiejszego na tych dwóch konsolach możemy zagrać w niemalże surową wersję gry, przed aktualizacją Gold Rush. Pomimo tego jednak wersja komputerowa brnęła dalej. 10 i 11 grudzień przyniósł ze sobą nowe zmiany opisane przez Robina na blogu TF2. Aktualizacja 11 grudnia przyniosła sporą zmianę dla inżyniera, który od tej pory mógł budować teleporty i zasobniki na maksymalny poziom trzeci, podobnie jak działko strażnicze. Kolejne poziomy teleportu powodowały, że czas jego ponownego ładowania do stanu gotowości był znacząco skracany. Im wyższy poziom z kolei miał zasobnik, tym szybciej dawał amunicję, metal oraz leczył. Szpiedzy mogli od teraz uzupełniać swoją energię do zegarka niewidzialności, zbierając amunicję oraz porzucone bronie. Pociski z shotgunów, karabinów snajperskich, miniganów, PM-ek, dubeltówek oraz wszystkich broni tego typu mogły niszczyć bomby samoprzylepne rozkładane przez demomenów. Musiały one oczywiście wcześniej jednak wylądować na ziemi. Ikona na HUD-zie mówiąca dla medyka, że ktoś potrzebuje leczenia, od tamtej pory miała również informację, czy cel płonął oraz czy miał już bardzo mało zdrowia. Nadleczone postacie od tamtej pory miały wokoło siebie małe cząsteczki. Do gry został dodany system śledzenia osiągnięć, aby ułatwić graczom namierzanie swoich postępów w ich zdobywaniu. Od tamtej pory zabójstwa krytyczne były zaznaczane na HUD-zie w inny sposób niż zwykłe zabójstwa. Dodatkowo Walker również zdradził, że następną klasą, która otrzyma dużą aktualizację, będzie Scout, oraz że mają oni zamiar wprowadzić kilka zmian do silnika gry, aby polepszyć jego działanie, korzystając z informacji, które zdobyli przy produkcji gry Left 4 Dead. I ten oto rój zmian oraz ogłoszeń zamknął rok 2008 w Team Fortress 2. Po pierwszym roku istnienia gry na rynku, TF2 miał za sobą już trzy duże aktualizacje, a na swoje własne nowości oczekiwało z niecierpliwością następne 6 klas, łącznie ze stale rosnącą społecznością, która pokochała nowy, odświeżony, niedorzeczny świat Team Fortress, przekształcony ze znanej już wcześniej modyfikacji. Mało kto się wtedy jednak spodziewał, do jakiego stopnia te nadchodzące zmiany zaczną ewoluować, zmieniając tym samym całkowicie oblicze całej gry. Wszystkim obecnym na scenie oraz tym, którzy pracowali za jej kulisami, miały niedługo pospadać czapki z głów. Dosłownie. I tym oto sposobem dotarliśmy do końca części drugiej naszej serii omawiającej historię Team Fortress 2. Szczerze powiedziawszy,
Nie planowałem kończyć części drugiej na roku 2009, bynajmniej nie na jego początku. Planowałem omówić jeszcze kilka aktualizacji, ale okazało się w trakcie już, wiecie, szlifowania tego scenariusza do części drugiej, okazało się, że jest tu tyle informacji, które po prostu trzeba przekazać i sposób, w jaki też trzeba było to nieco uporządkować, żeby to miało jakieś ręce i nogi. To spowodowało, że po prostu to się wydłużało coraz bardziej i bardziej. I żeby zapobiec zbytniemu natłokowi, i żeby sprawić, żeby te odcinki przepływały w miarę płynnie, to zdecydowałem się, że utnę to nieco i zamiast tego poukładam nieco istniejące już informacje, tak aby to było nieco bardziej estetyczne. I tym oto sposobem dotarliśmy do końca roku 2008, do początku roku 2009 i odtąd będziemy omawiać dalej. Jak zwykle wszelkie komentarze i opinie na temat tego filmu i tego, co w tym filmie próbuję przekazać, są bardzo mile widziane. Bardzo się również cieszę, że pierwsza część spotkała się z tak przytłaczająco pozytywnym odzewem od was. Cieszę się na myśl, że ten długi czas oczekiwania na pierwszą część został w jakiś sposób wynagrodzony. I kiedy oczywiście seria idzie dalej, to możecie tutaj zobaczyć kilka nowości, których nie było w części poprzedniej, ponieważ teraz, kiedy omawiamy już właściwą grę, a nie te, wiecie, rzeczy zakulisowe, to zmusza nas do swoistej zmiany strategii. Chyba jedyną nowością, co do której miałem większe wątpliwości, czy powinienem to uwzględniać, czy też nie, były osiągnięcia, bo możecie zobaczyć te paski informacyjne, które prezentują te wszystkie osiągnięcia. I te informacje są ciekawe, więc nie chciałem ich porzucać. Jak wspominałem, chcę pokazać w tych filmach jak najwięcej rzeczy, ale jednocześnie nie chciałem tutaj przedobrzyć i bardzo łatwo było tutaj przedobrzyć, bo myślałem sobie, że kiedy umieszczę wizualną prezentację tych wszystkich rzeczy poza paskiem, kiedy umieszczę swoje gadanie jednocześnie i kiedy jeszcze będą się pojawiały dodatkowe informacje na ekranie na temat czegokolwiek innego, to po prostu przeładuję to wszystko. Więc dajcie mi znać na temat tego. Jeżeli uważacie, że jest to niewygodny sposób prezentacji, to będę pokazywał osiągnięcia podobnie jak później wszystkie te inne rzeczy, których jest oczywiście zbyt dużo w tej grze, żeby móc je omawiać jedna po drugiej. Więc raz jeszcze po prostu dajcie mi znać, wasze uwagi pomagają szlifować nieco wygląd całej tej serii. No dobra, i wydaje mi się, że tym oto akcentem możemy zakończyć już ten i tak dosyć masywny filmik, więc nie pozostaje mi nic innego jak tylko się z wami pożegnać i powiedzieć do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się!